Czy wie pani, co to jest posa? Nie, nie patrzy na mnie. Nie, jak posa? Posa, tak. Z czym się pani kojarzy, albo no nie wiem. Naprawdę nie wiem. Co takiego? Posa. Poza? Posa. Z czym się panu kojarzy, albo czy pan wie? Nie, posa mi się nic z niczym nie kojarzy. Nie mam pojęcia. Posa. No powiedzmy, że mi się kojarzy z pozą, z jakąś głupią miną. Ale tak, to trudno mi innego coś powiedzieć. Posa? Tak. Posa. Nie mam żadnego pojęcia, co to może być. Jezus, nie wiem, naprawdę. Nie wiem. No. Posa? Tak. Z strasznym grzechem. Zakopane, to tutaj, zanim w 1981 roku wprowadzono stan wojenny, narodził się pomysł założenia szkoły artystycznej. Wpadła na niego pani Lidia Dugołęcka-Pinkwart. To było w 1980 roku, w czasach pierwszej Solidarności, kiedy wokół znakomitego artysty Władysława Hasiora zgromadzili się młodzi ludzie, fachowcy z różnych dziedzin i sztuki, i różnych zawodów. I postanowiliśmy wszyscy, bo ja też tam wtedy byłam, dyskutować. I wtedy było takie wspaniałe pytanie pana Hasiora. Zapytał nas, gdybyście nie używali słowa niemożliwe, gdybym zapytał was, co byście chcieli zrobić dla dobra tej społeczności, w której żyjemy, dla dobra Zakopanego, dla dobra tych ludzi. Ja wpadłam na taki pomysł stworzenia szkoły artystycznej dla nas, dla Zakopanego, dla tych dzieci. I postanowiłam poszaleć w marzeniach. Postanowiłam, że będzie to szkoła podstawowa, że będzie się mieściła tutaj w miejscu, w którym wielu artystów przyjeżdżało, tworzyło, z takim pięknym zapleczem gór, że będzie się mieściła tutaj w miejscu, w którym wielu artystów przyjeżdżało, tworzyło. Marzenia spełniły się dokładnie w 1992 roku. Wtedy to powstała pierwsza klasa artystyczna. I w 1990 roku, kiedy zostałam dyrektorem szkoły muzycznej, nagle pomysł wrócił. Były to rządy Tadeusza Mazowieckiego. I wtedy wszystkim nam, młodym, wydawało się, że to jest ten czas, kiedy będziemy realizować swoje marzenia. No i taki był początek szkoły artystycznej. Muzyka w naszej szkole jest bardzo ważna. Dzieci od najmłodszych klas uczą się grać na różnych instrumentach. Największe emocje wzbudzają koncerty mikołajkowe, świąteczne i karnawałowe. Jesteś tam, Mikołaju? Teraz zapraszam was w magiczny świat muzyki. Czwarty palec na dis w prawej, a zejdź z góry. Tu od tego. Dis, dis, zagramy, dis. Wszystkie.
palce i dis. Dobrze, jeszcze? Niewątpliwym osiągnięciem pracy zespołów w naszej szkole było nagranie płyty CD z programem kolęd i pastorałek zespołów wokalno-instrumentalnych, a także zespołu regionalnego, który działa w naszej szkole. Zdarza nam się koncertować na całym świecie, na przykład w Wiedniu. W Rzymie. W czerwonym klasztorze. Oraz w Nitrze. Trochę bije. Trochę czarnego. Uczucie. Emocje. W szkole ważną rolę odgrywa plastyka. Dzieci od najmłodszych klas mogą rozwijać swoje talenty pod czujnym okiem profesorów. Nasze prace pokazywane są na wielu wystawach. Organizujemy plenery nad morze i za granicę. Na początku pracowaliśmy w salach lekcyjnych, na pewno był to jakiś dyskomfort, nie mogliśmy używać sztaluk. Teraz na pewno pod tym względem technicznym jest to dużo, dużo łatwiejsze i bardziej komfortowo. Powstała właśnie chociażby ta pracownia, gdzie nasz fakultet może się mieścić. My wszyscy dojrzewamy, nasza młodzież staje się właśnie bardziej dojrzała. My również staramy się prowadzić na coraz to wyższym poziomie te zajęcia. Inne sobie cele stawiamy na pewno niż na początku, bo na początku wszyscy się uczyliśmy. Nieczęsto bierzemy udział w konkursach z różnych powodów, że jak gdyby propozycji dla nas, dla tego szczebla edukacji, jakiej znajduje się gimnazjum, nie jest może dużo, ale czasami staramy się. Chociażby ostatnio Agata Jasiorkowska zdobyła nagrodę w Triennale Rysunku i Grafiki międzynarodowe, organizowane przez tutejsze Liceum Kenara, więc to z takich ostatnich spraw. Natomiast wcześniej też braliśmy udział i zdobywaliśmy nagrody w konkursach ogólnopolskich, chociażby Joanna Pinkwart, to było już parę lat temu, ale jednak to była bardzo znacząca nagroda. To był konkurs dla dzieci i młodzieży, właściwie dla młodzieży już, a ona była najmłodszą uczestniczką, na ubiór. Mój cały świat. Mój cały świat to świat zalany zimną kawą, bez smaku i wyrazu. Dni przeleżane w szufladzie marzeń, noce pod zachmurzonym niebem, wciąż pożerane nowe słowa i twoje zdjęcia jak archaizmy chowane pod poduszkę. W świecie tym nie ma czasu na taniec, taniec miłości i namiętności. Zimne podłoża, zimne sufity. Był już Mickiewicz, był już Słowacki, Herbert, Miłosz. Teraz szansę na taką sławę ma poezja uczniów POSA. Zajęcia literackie dają nam warsztat, by być poetą czy literatem. Prace uczniów nagradzane są na wielu konkursach. Co roku zdobywamy laury na Lipie. Odnieśliśmy też sukces na konkursach w Krakowie czy Milanówku. Uczniowie co roku rywalizują między sobą o tytuł Miss lub Mistera na szkolnej gali poezji. Gala poezji jest jakby w moim przekonaniu jednym z większych świąt szkoły. Zauważyłem, że uczniowie Fakultetu Literackiego, ale nie tylko wszyscy ci, którzy zajmują się literaturą, także i w młodszych klasach, najbardziej cenią sobie jakby uznanie we własnym gronie. Stąd pomysł, żeby galę stworzyć, żeby zrobić sobie własny konkurs literacki,
w którym uczniowie szkoły artystycznej zmierzą się sami ze sobą, reprezentując mniej więcej podobny poziom i wtedy uważałem, że to jest obiektywne. Szkoła ma swój program, oczywiście poszerzony o dodatkowe przedmioty, których nie ma w normalnym gimnazjum. W związku z tym uczniowie mają dostęp do szerszej wiedzy i dzięki temu mogą ją wykorzystywać na różnych przedmiotach. Wiedza o regionie, w skrócie WORR, to jeden z przedmiotów, który wyróżnia naszą szkołę. Zapraszam. Jak ważne jest pisto? Mówiliśmy o księciu Christianie Hohenlohe i jego sprawach związanych z procesem o polskie oko. W ciągu roku uczniowie pokazują nam efekty swojej pracy podczas pokazów tanecznych, teatralnych i muzycznych. Która wyróżnia naszą szkołę są plenery za granicę i nad polskie morze. Z nad Zatoki w Juracie witam Państwa Dominika Bechołunek i Katarzyna Wiercia. Jesteśmy w czwartej klasie w szkole artystycznej. Obecnie zajmujemy się szukaniem naszych sześcionożnych przyjaciół, robaczków. Robimy rozmaite budowle z piasku i kąpiemy się w zatoce. Serdecznie Państwa pozdrawiamy. Mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy. Pa, pa! Gola dla uczniów. Plenery są czasem, kiedy mogę młodzieży pokazać piękno Bałtyku, piękno nadmorskich obszarów, terenów, ale również czasem, kiedy wspaniale odpoczywam, bo bardzo kocham polskie morze. A czym dla Ciebie są plenery? Plenery są dla mnie poezją. Olimpiady. Plenery wrześniowe były dla mnie łagodnym przejściem z wakacji do szkoły, do szkolnych obowiązków. Na plenery wrześniowe, czyli zielone szkoły, jeździłam co roku i naprawdę wszystkim polecam ten sposób rekreacji. Super! Smutno jest się rozstawać, ale kiedyś nadchodzi ten moment. Specjalnie dla kończących szkołę gimnazjalistów grono pedagogiczne organizuje pożegnalne profesora. Więc profesora 2004 w kategorii zelektryzowany rycerz otrzymuje Piotr Zelek. Jakże mogłyście tak myśleć? Zostań z nami na kolację! Mamo, pan Kostroń tak zabawnie się ciebie boi!
dyrektorką w takiej niezwykłej szkole? Nie wiem, jak to jest być dyrektorką w zwykłej szkole, bo nigdy nie byłam wcześniej dyrektorką, ale na pewno czuję się dumna z tego, że jestem dyrektorem takiej szkoły, że pracuję ze wspaniałymi nauczycielami, którzy wraz ze mną tutaj tę szkołę teraz tworzą, że mogę liczyć na to, że mam uczniów, którzy chcą być kreatywni, którzy chcą korzystać z tego, co im tutaj oferujemy. Ojej, to bardzo trudne. Muzyczek, leniwek. Trzpiot. Maciuś oczywiście. Tuptuś. Gadzi. Luzak. Pumeks. No to co, zbieramy się już? Zapałki się kończą. Musimy to skończyć dzisiaj. No i co, kończycie już? No już w zasadzie skończone. Dobranoc. No, a tak w ogóle to chciałam właśnie powiedzieć, że gdyby nie warsztaty dziennikarskie, to byście Państwo nie obejrzeli tego filmu, nie przeczytalibyście o nas w internecie. Nie, byłoby gazetki Takt, nie byłoby gazetki plenerowej, Echo Pleneru na ostatnim plenerze, nie